Siemanko, jestem Lucek, to jest The Crew. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Śmiać mi się trochę chce, bo przed chwilą zobaczyłem coś bardzo dziwnego tutaj w tym miejscu. Ludzie zaczęli się spawnować, ale w bardzo dziwny sposób. Zobaczcie, tutaj koło tego billboardu, tam się gdzieś, stamtąd gdzieś się rozchodzą ludzie i zaraz ja muszę tak kamerą nie patrzeć w tamto miejsce i potem popatrzeć. I oni tak spadają z góry i nie wiadomo skąd tam się nagle pojawiają. Tutaj zaraz będziemy musieli dołączyć i coś zrobić, ale moment, bo... Czekajcie, oni tutaj się pojawili. Dobra, spróbujmy inaczej. Tak, a propos właśnie, nie ma kamery, no zauważyliście pewnie, że nie ma kamery. No, mam jeszcze remont w pokoju, powiem szczerze i to, no nie bardzo mogę sobie kamerę teraz włączyć, bo jeszcze no, tutaj wszystko jest w trakcie remontu, ale no nagrywam odcinek, żeby było co oglądać, ale mogę wstawić moje zdjęcie z dzieciństwa. Miałem taki kwadratowy łeb i trzymałem pieska, ale pieska wyciąłem, bo w sumie on i tak już nie żyje. Tu może wstawię. Może być tutaj? O, będzie wam przyjemniej chyba, jeśli będzie moja mała mordka gdzieś tu na odcinku. No, nie będzie tak pusto na pewno, ale poczekajcie, bo zobaczmy jak to z tymi ludźmi jest w końcu. O, i teraz tak, patrzcie, o, pojawiają się czy nie? Oni tak powinni z góry spadywać albo coś. I widzę, że teraz nie chcą, no ale przed chwilą mówię wam, że taka była opcja. O, czekajcie. No, było tak. Jak robiliście ten event tutaj, Independence Day, czyli Dzień Niepodległości, ja planuję go dzisiaj sobie zrobić, to nie jest tak. No to tutaj właśnie by wam się coś takiego pojawiło. Ok, co my musimy tutaj zrobić? Musimy zrobić wyzwania w jeździe swobodnej albo wyczyn w jeździe swobodnej. Ja zrobię sobie wyzwanie, dlatego że... A właśnie nie wiem, czy ja to mogę robić sam. Chyba mogę robić sam. Ja tu ekipy, ja w ogóle nie mam żadnych znajomych w tej grze. O, shit, o, shit. Aha, dobrze. Nie mam żadnych znajomych. Może inaczej zróbmy. Może dajmy z tego punktu. A jak to się... A, shit, nie chciałem wyjść. Dajmy sobie z tego punktu, bo tutaj takie fajne miejsce jest. Ja bym stąd zaczął. Nie no, usuń to. Tu trzeba chyba najechać. Oddal przybliż, o może. Jak to się usuwa? Y przybliż. O, okej. Nie, to nie to. To jest nieważne. Dobrze, to może weźmy sobie wyścig w tę stronę, chociaż ja bym wolał z góry zjeżdżać, no ale dobra. Musimy zrobić dwa wyzwania. Ile tu? 8 km. Dystans sobie zrobimy Monster Truckiem. Moi drodzy. O, shit. No i mamy. I teraz pojedziemy w linii postaram się pojechać w linii prostej, mniej więcej, chociaż najlepszy dojazd to jest właśnie przez autostradę, no ale dobra, już tam. Teraz musimy jakoś to zacząć. Aha, to trzeba teraz tak. Tu mamy już utworzone i teraz wyczyny, wyzwanie. Pyk. Ja tam mogę sam jechać. Umieść punkt kontrolny. No już umieściłem, są dwa punkty kontrolne. Zatwierdź. I graj. Pyk. Już mogę jechać. Mam nadzieję, że jak będę jechał sobie sam, to... A, no jedziemy monsterem. Dobrze. Jak będę sobie jechał sam, to też się zaliczy. Taką mam nadzieję, że będzie ok wszystko. No, trzymajcie kciuki za to. No i teraz tak nie do końca się opłaca jechać w tej linii prostej, dlatego że będziemy mieli i tak przejazd przez wodę, który musimy przejechać przez most. Którą musimy przejechać przez most. No ale otworzymy sobie mapkę. Widzę, że... Jak to nas kieruje tutaj? Ach, kurczę, nie mogę otworzyć sobie... O, patrzcie jak głupio nas kieruje. A ja mogę sobie tu pojechać od razu na autostradę, ponieważ mam monstera, który 200 km na godzinę jedzie po takich hardkorowych bezdrożach. Ale weźmy sobie... O, damy kamerę. To się robiło. O, właśnie, cyk. No i tutaj przejdziemy sobie przez most, a potem od razu pakujemy się w góry, ponieważ ten monster dojedzie absolutnie wszędzie. W powietrzu możemy przy każdym wyskoku robić sobie jakieś mega triki. Ach, no właśnie widzę, zasłaniam wam moją twarzą fantastyczną, ile ja jadę, bo wy tego nie widzicie, a teraz będziecie widzieć wszystko. No wyłączę tą twarz, ale chyba wiecie jak ja wyglądam i jak tam ze 2 czy 3 odcinki będą bez mojej twarzy z The Crew, to chyba nic się nie stanie, co? Czy będzie niefajnie? No trochę niefajnie będzie, no bo jednak fajnie jest mieć ten taki kontakt wzrokowy z youtuberem i widzieć, co on do cholery tak naprawdę myśli sobie, no nie, no bo tak po mimice twarzy jesteśmy w stanie więcej ogarnąć, czy on coś tam myśli, ale to też jest ciekawe, bo przez większość tych filmików na YouTubie, jak ja oglądam to później setki razy te swoje filmy, to widzę, jak moja twarz jest taka strasznie skupiona na tej grze, jak... No nie da się skupić podczas jakiejś intensywnej rozgrywki na czymś innym niż na graniu. No po prostu jest to bardzo trudne. Dobrze, musimy tu zjechać z autostrady, sprawdźmy. To Monster Trucks 2017 w The Crew działają właśnie tak. Nie możemy przejeżdżać przez nawet jakieś drobne przeszkody. Bardzo boli dupa z tego powodu. Przez to on powinien po samochodach skakać, powinien przejeżdżać przez takie drobne barierki, no bez przesady. A tu są takie fajne rosyjskie lasy, jak w Spin Tires, i chciałem je sobie koniecznie przetestować. Właśnie z tym Monster Truckiem. No widzę, że to jakaś lipa jest. To mi się w ogóle nie podoba. Dobra, mam otworzoną dużą mapkę. Do celu została... Aha, czekajcie. Nie mam limitu czasu. Tu mi się po prostu... czas tutaj nabija. Musimy to zrobić, żeby zrobić ten summit specjalny na Dzień Niepodległości. Fajnie, że Ubisoft, czy raczej twórcy The Crew, cały czas jakoś tam wspierają tę grę, chociaż powiem szczerze, przed rozpoczęciem nagrywania tego odcinka grę wywaliło do pulpitu, także było bardzo, bardzo przyjemnie. Musiałem ją z powrotem włączyć, zupełnie jakiś tam... z dupy błąd, nie wiem, o co tam chodziło. A teraz inna sprawa jest taka, że GPS pokazywał mi, żebym jechał pod prąd. Nie, żebym jechał z prądem. O tak, dobra, wiecie co? Tutaj powinienem to... Nie, tego nie mogę rozwalić, nie wierzę, to są raptem 3 kłody na krzyż. Dobrze, spróbujmy w takim razie chociaż tutaj troszeczkę na przełaj pojechać. Niech pokaże ten monster swoje prawdziwe oblicze, co on potrafi. I tak będziemy musieli jeszcze jedno takie wyzwanie pojechać, ale to już zrobimy sobie w inny sposób. Też bym chciał monsterem, ale może w innym miejscu. O! Co? O, shit! Ale mnie wywaliło. Ojej, poniekąd The Crew jest ciekawe pod tym względem, że można się tutaj zdarzyć dużo różnych dziwnych sytuacji z samochodem. No i co? Jestem. O! Drzewo, widzę! Drzewo w powietrzu, nie wierzę! Okej. Nie no... Okej, no... Nie będzie. Czy ja to zrobiłem? Teraz zobaczymy. Co się dzieje? Kurde! Ta gra jest z... nie wiem... z 2100 roku. Bo w tych nowych czasach już drzewa w powietrzu rosną. Dobrze, zobaczmy teraz... Czy ci ludzie będą się tutaj pojawiać tak dziwnie? No, nie chodzą, więc powinni się gdzieś tu pojawiać. Koło tego billboardu się tak spawnują zawsze. Dziwnie. Bardzo dziwnie. Ja bym porobił sobie właśnie pościg Monster Truckiem. Ciekawe, jakby to wyglądało. Chociaż on nie ma żadnej tam jakiejś poważnej mocy do spychania, ale mogłoby być ciekawie. Dobrze, zobaczmy. Zaliczyło się czy nie? Zaliczyło się, czyli mogę sobie jechać to sam. Nie ma problemu. Hej, zobaczcie, teraz się nic tutaj nie robi mi. Znaczy nie pojawiają się nowi moi widzowie. Teraz chodźmy sobie, może zróbmy nowe wyzwanko. Tu musimy jeszcze raz tu wrócić. Wyzwanie, cyk. I chodźmy do jakieś takie gośne góry. Megaśne, kutaśne. Tutaj na przykład mamy start. Pyk. O, shit, gdzie mi tu wyznaczyło? Nie tu. Co? Ej! Jak to wykasować? Jak się kasowało te punkty? Kasuj. O, jest! Oczyść drogę. Dobrze, musimy wszystkie punkty od nowa stawiać, ale to nie szkodzi. Pojedziemy sobie przez jakieś mega góry. Mój Monster Truck jest już mocno ulepszony i dla niego nie straszne są jakieś tam małe górki, takie jak tutaj. Pyk. Cholera, akurat wyznaczyłem taką drogę, która przebiega przez... O, pyk. Przebiega przez drogę, tak mniej więcej. Dajmy na przykład tu, żeby nie było zbyt łatwo. O, nie można? Jak nie można? A tu? Ha, bo tam skaliste jakieś rzeczy są. Okej. I co? I wyznaczyło mi w linii prostej teraz. Bardzo spoko, podoba mi się. Zatwierdzamy, graj. I zobaczymy, jak mi pójdzie moim Monster Truckiem. Myślicie, że dam radę sobie? Bierzemy Monstera. Bo tam było nawet napisane, żużel ile procent, asfalt ile procent. To zupełnie jak na jakichś rajdach, też na, w jakichś grach rajdowych mamy tak napisane. Że to, tyle takiej nawierzchni, takiej i takiej srakiej. Pyk. Pyk. Co powiecie na to? Gdzie nas to kieruje? Czekajcie, gdzie jest ten punkt? Na mapce mi się pokazujesz? Aha, teraz mi się pokazało, żebym jechał po drodze. Gdzie tam po drodze? O shit. Ja dam radę moim Monster Truckiem. On sobie świetnie daje radę z takimi bezdrożami. Tylko można czasami się wbić w drzewo i wtedy słabo jest. Ale wiecie czemu go tak ulepszyłem? Znaczy czemu? To wiadomo, żeby szybszy był, ale w sposób bardzo szybki jeździłem sobie te areny Monster Truckowe i za każdym razem, kiedy tam próbowałem nabić dużą ilość punktów, dostawałem sporo ulepszenie do tego pojazdu. To było bardzo spoko. I ponieważ dużo sobie trenowałem, żeby na tych arenach no, dosyć dobrze skakać, jeździć, wiedzieć o co tam chodzi, no to dzięki temu mocno sobie ulepszyłem akurat tego Monster Trucka. I z jednej strony on jest taki no słaby, bo kurde no jest to jednak... To jest jednak Albart. No kurde... Fiacik, taki malutki, malutka popierdziawka i nagle doczepione do takie duże koła do niego. A wiecie, że jest policyjny Monster Truck i zgadnijcie jaki? Akurat właśnie ten Fiat. No właśnie. To wam daje do myślenia, że Ubisoft, czy raczej tam, no i powiedzmy, że Ubisoft, no, twórcy The Crew, mają troszeczkę poczucie humoru i jakoś specjalnie lubią ten samochód. Nie wiem dlaczego, nie jest on w żaden sposób ciekawy jak dla mnie, ale swoją drogą zastanawiam się, czy wszedłby do niego rower. To jest takie, nie wiem czy wiecie, jak tam jest odcinek z Fordy, to ja zawsze zastanawiam się, jak wybieram jakiś samochód, czy do niego wejdzie rower, no bo to jest takie moje główne kryterium przy wyborze samochodu. Czy wejdzie do niego rower? Hello! Jak nie wchodzi do niego rower, to auto jest do dupy, czyli większość samochodów sportowych. No. Pyk, i lecimy. O shit! Aha, zapomniałem wam powiedzieć, znaczy pokazać, że możemy robić tutaj triki różne. Myk! Teraz musimy pojechać kawałek drogą, dlatego że praktycznie zawsze przy drodze jest jakiś mostek, ale, a zobaczmy, da się tu przejechać? Kurde, w Fordzie wszystkie drogi są płytkie, znaczy te, wody są płytkie. A tutaj wszystkie wody są głębokie, chyba, prawie wszystkie. Chyba, że tu są jakieś takie mokradła, to one nie są głębokie. O! Udało się przelecieć przez murka. No pej! Breakdance'a tańczy! Breakdance'a! Breakdance. No proszę cię, Fiaciek, Fiaciek. Przejeżdżamy przez mostek i teraz będę mógł jechać znowu w linii prostej, bo tutaj właśnie było takie jeziorko, które trzeba było ominąć w jakiś sposób. Ja sobie je ominąłem, tak? I musimy jechać tam do góry, ja nawet się tam spojrzeć nie mogę na padzie, grając. Ale jest tam punkcik, jest to bardzo wysoko, dawaj mostek, no proszę cię, no. Przez to nie może przejechać, no kurde, jak mnie to boli. Jest taka... niedziałająca fizyka w tej grze. To jest naprawdę takie aż nieprzyjemne. Koło większe od samochodu, a nie może podjechać pod to. Przejechać przez barierkę, albo jakiś mały murek, który na jednej nodze byś był w stanie przeskoczyć. A tu taki wielki samochód, normalnie... takie hopy kilkusetmetrowe potrafi robić, to nie może przez to przejść. Ach, nerwujące to jest. No ale dobre, takie jest The Crew. Mam nadzieję, że następne The Crew będzie lepsze. Będziemy mogli, jak czegoś nie będziemy mogli przejechać samochodem, będziemy mogli się przemienić w samolot i samolotem sobie przelecieć nad barierką i potem znowu na Monster Trucka zmienić. To będzie bardzo wygodne. Okej, i prawdziwa próba dla Monster Trucka mojego. Czyli podjazd pod stromą górkę. Cholera, jasne. Powiem wam, że tak... Są te takie kamienie. Jak pojawiają się te takie kamienie, to znaczy, że może być problem, aby tam wjechać na górę. Ja sobie taką metę wyznaczyłem, więc tam nie ma opcji. Trzeba się tam pojawić jakoś. A shit! O shit! Proszę cię, no przecież to nie jest stromo, man! Właśnie, ciekawe czy podczas tego wyzwania możemy zmienić auto? Chyba nie, bo tutaj się na początku wybierało. Zobaczmy. Nie, jest mobilny garaż, możemy zmienić w każdej chwili. Teoretycznie. Okej, gdzie... O shit, jest droga! No! Aha, myślałem, że... Nie, no w ten płotek na bank się da. Dobrze, ten płotek da się rozwalić. Muszę teraz objechać jakoś te skały i wbić się tam na górę. Jakoś. Pytanie, czy w ogóle jest tam wjazd? Tu jest ten mega wielki zamek, ale tu chyba jest wjazd. Patrzcie, jakie on podjazdy robi. Pyk. Mam nadzieję, że tam da się wjechać, bo... Nie no, gdyby się nie dało tam wjechać, to by nie można było wyznaczyć punktu, coś tak czuję. Pa, o, już tutaj jest. Kurde, się chciałem spojrzeć do tyłu. Poczcie! Kawałek drogi, bądź co bądź, przejechałem monsterem. Pyk. No, kawałek drogi. Zdobyto przepustkę. A no, nie chcę tak jeździć już więcej. Patrzcie na to, ale tu jest wysoko. I stamtąd, gdzieś z tamtej góry, tamtej jechałem, no nie? Tak. Bardzo stromo tu jest. A on sobie dał radę. No, w końcu to Monster Truck, ale kurczę. Nie jest takie jednoznaczne w tym The Crew. Ło! Monster Truck nie wszystko może zrobić. Ło! Po! Jeszcze raz spróbujmy, bo to jest skocznia. Jestem pewny, że tu się da wyskoczyć jakoś. Łop! No jak się rozbiło drzewo? Przecież w The Crew się nie można rozbijać. Ale fajnie, że nas teleportuje do tyłu, żebyśmy mogli tutaj jeszcze raz próbować skoczyć. Jak to się trzęsie wszystko. Kurde. Łop! No! I czekajcie, zmienimy sobie widok. O, właśnie, cyk. Teraz będę więcej widział troszeczkę. Hamuję trochę. I teraz tu. I... Oh yeah! Aha. Przez to już nie przejedzie. Przed chwilą skakał po skałach, ale tu już nie da rady. Chodźmy teraz na submit. Zobaczmy, co tam trzeba zrobić. To jest jakiś taki... A to kwalifikacje... Odwiedź. Zobaczmy, co to jest. Może coś ciekawego. Bo! Widziałem! Co to było? Shit! Widzieliście mojego Monster Trucka? What the fuck? Cofnijcie sobie nagranie. No. Dobrze, co mamy tu do robienia? No więc tak. Shit, dużo mamy tutaj do robienia. Próba dragstera. Graj. Co myślicie, że nie dam rady dragsterem? Ja już tutaj ogarnąłem, o co chodzi. Ja zapomniałem. Dawno nie grałem właśnie w The Crew. Miałem sporą przerwę i zapomniałem, jak tu się startuje. Ja myślałem, że trzeba cały czas palić kapcia na starcie, a to trzeba w momencie, kiedy mamy zielone światło, dopiero docisnąć ten gaz. Startujemy na deszczu. Grzejemy kapory. Podejście numer 1. Dobrze. I uwaga, teraz zielone i gaz. I pyk. Także tak to się robi właśnie. I dzięki temu się duży, fajny czas osiąga. Ja nie wiem, czy w sumie... Ale to jest najlepszy sposób na startowanie. No wcześniej ja startowałem tak, że paliłem te kapory i tam się nie przejmowałem, a czas był słaby bardzo. A teraz, no widzicie. Sami widzicie. Następne podejście. Proszę cię. Okej, czekam na zielone. Pyk! Same ideały i nitro! Wtedy było 12 sekund, a teraz będzie... Zaraz zobaczymy zresztą, jaka będzie różnica. 12, ale chyba było lepiej. Bo było tak 12 szybciej. Mogę sobie tego dragstera jakoś ulepszyć. Także tutaj jeszcze wszystko przede mną jest. O, jeszcze gorszy wynik, jeszcze wszystko idealnie miałem i gorszy wynik. Nie no, to kwestia chyba nitro, bo nitro trzeba w odpowiednim momencie też włączyć, nie jest takie proste. O, okej. Trzymajcie kciukasy. Pyk. I nitro. Poszedł. I czy jest lepiej? Ja myślę, że pierwsze podejście jest zawsze najlepsze. Uwaga. Zakończone. I... No. Nie wierzę. Czyli najlepsze pierwsze podejście było. Zmiana biegów idealnie. A ciekawe, czy jakbym palił właśnie kapora na... Nie no, wtedy bym nie miał przyczepności. Ja myślę, że teraz poszło mi... Sekundę chyba wolniej zawsze się tam jeździło. Tam 13 sekund miałem, coś 14. Teraz 12. Kurde, demon prędkości. Elegancko. I wygrałem jeszcze jakąś hardkorową część. Ja myślę, że tak gdzieś w pierwszej 50 jestem, jeśli chodzi o klasyfikację światową. Bo poszło mi fantastycznie. Który jestem? O, cholera. Jestem 3521. Moim zdaniem to całkiem nieźle. No dobra. Może gramy to. Nie, to na pewno to? Nie, czekajcie. O! Jestem 946. To musiało mało osób chyba grać. Ale patrzcie! Najlepszy wynik to jest 11 sekund. To jest o sekundę szybciej niż ja. Myślę, że mógłbym to polecieć lepszym samochodem jeszcze, ulepszonym moim Viperkiem. Więc tak, na dragach można się fajnie wybić, no bo ktoś poleci fajnie drag i super. Ale próba driftu, ja nie wiem jak oni nabijają te punkty. 474 000 punktów! To jest pierwsze miejsce. Ja jak tu, nie wiem, maksymalnie 80 000 nabijam na tych driftach. Oni muszą tu chyba cały czas kombosem jechać. W sumie ta moja korwetka jest dość słaba, no bo ona tam ile miała tych punktów? Nie wiem, no malutko. Myślę, że jakby ją ulepszyć... No 800 punktów, to proszę cię, przecież to jest prawie tyle co nic. A tutaj jest też taki... No, czekajcie chwilę. To jest tak, weźmiemy sobie skrzynię biegów, ustawimy na manualną, ręczną i weźmy sobie dla zawodowców. Wtedy nie będziemy mieli kontroli trakcji żadnej i będziemy mogli sobie... Powtórzymy, cyk. Teraz biegi zmieniało się chyba gałką po prawej stronie w napadzie. I tak, i cały czas dwójeczką i próbujemy nabić punkt. Dwójeczka, trójeczka. Żeby nam nie zmieniało, bo tak podczas ślizgu czasami zmieni na tą trójkę czy coś. I wtedy go zmuli. Chyba, że... To spróbujmy trójką w takim razie. Jezu, ja nie wiem jakie on ma obroty, przecież ja w ogóle nie rozumiem tego silnika, w sensie dźwięku. Ktoś mi napisał w komentarzu, że te drifty w The Crew to jest porażka. Coś się... Trochę się zgadzam, bo ja w sumie nie wiem jak tu driftować, żeby nabijać dużo tych punktów. Ale ogólnie myślę, że tu chodzi właśnie o takie nabijanie punktów. No nie chodzi tu o to, aby ładnie lecieć ten drift, tylko o to, żeby tak dziwnie właśnie jeździć, tak jak ja teraz, nie? Bo trzeba cały czas ten mnożnik tak naprawdę nabijać. 11, 12 razy 4000 to już jest sporo. Ale to nie będzie z tego raczej... O, już jedna minuta została. Nie będzie z tego raczej 400 000. Próbuję coś tutaj... 19 razy 10 000 to jest nieźle. 20 razy 10 000 to jest całkiem dobrze. Cały czas na tej trójce cisnę. Musiałem znaleźć ten odpowiedni bieg. Ściany się obiją. No i ile mamy? 19 000 dopiero! Ludzie, jak oni tu zrobili prawie 500 000 punktów? W jaki sposób? Ja nie wiem, no jakieś, nie no, cheaty chyba nie, no bo te punkty, no myślę, że da się, no bo tam dużo osób zrobiło tyle punktów, ale kurde jak? Jak? Cofaj, cofaj, cofaj. Nyga, cofaj. Jakoś oni to jeżdżą, chyba że bardzo duża prędkość i cisną na przykład na czwórce i robią te drifty. Może byśmy na czwórce spróbowali to. Może wtedy będzie się szybciej nabijać te mnożniki. Ale kurde! O ile dragi da się w miarę zbliżyć do tego wyniku i tam nawet całkiem przyzwoite miejsce zdobyć, bo ja tam 800 coś miałem. No to... czy 900? No to kurczę, tutaj... Jeszcze raz sobie spróbujemy, bo jestem... Może akurat się uda, zobaczymy, jestem ciekawy. Cyk. I teraz tak, rozpędzamy się odrobinkę i wbijamy czwórkę. Zobaczymy jak na czwórce pójdzie. Dawaj, Lucek. Na czwórce tego karakana troszeczkę muli. Ja pierdzielę. Nie. Jak wy jeździcie te drifty? Ja nie wiem. O. Ja muszę pooglądać jakieś filmiki, jakieś poradniki na temat jak tu kuźwa driftować, żeby zdobywać dużo punktów. 8000 dopiero, wtedy poszło mi lepiej, bo tam jedne combo. No najważniejsze są chyba te mnożniki. Tak? Mnożniki robią naprawdę bardzo dużo, więc chyba trzeba po prostu jak największą odległość driftem przejechać. I to jest cała filozofia, więc najlepszy jaki może... Nie wiem, trzeba znaleźć jakiś taki samochód bardzo dobry. Nie wiem, czy Corvetta się nadaje. Ja mam jeszcze tutaj Dodge'a. Mogę spróbować, ale kurczę, bym musiał wyjść z tych zawodów. Chcę spróbować tego Dodge'a. Dodge'em tu podbił. Ale on jest jeszcze gorszy tej Corvette, jeśli chodzi o statystyki, ale może akurat lepiej będzie driftować. Nie wiem. Jemu tam zarzucało trochę za bardzo dupę i łatwo było przesterować. Korwetka była taka ciekawsza pod tym względem. A może teraz zamiast kontynuować, sobie weźmiemy, znaczy no, zamiast powtarzać, to sobie kontynuujemy. Ja będę teraz na gdzieś tak, nie wiem, 5-milionowym miejscu. Zobaczmy. I próba driftu, co? Próba driftu 781 miejsce, to bardzo mało osób musi brać w tym udział. W takim razie. Ale spróbujmy jeszcze raz, wezmę sobie mojego Dodge'a, też całkiem nieźle porobiony jest, 833 punkty ma. Nim się słabo driftowało. Nie powiem, no, on był ciężki do tego driftu. Ale spróbujmy, może nie będzie tak źle. Teraz tak, pełne skupienie. O shit. Damn! Ten jakby w ogóle hamulców nie miał. Tak, dobrze widzieliście, z 4 rur wydechowych lecą tu płomienie w tym aucie. Aha, chyba też duże kąty tego driftu tu się liczą, bo im więcej, większy kąt, tym więcej punktów dostajemy, o, w sensie szybciej się nabijają, o, w ten sposób. Mnożniki to z kolei czas ślizgu się nabijają, zauważyłem. A nitro się używa, żebyśmy dalej driftem lecieli, okej. I tu nie ma znaczenia, czy my robimy kiss the wall, czy nie. Ale 14000, powiem wam, że dalej zajechałem przede wszystkim tym muscle carem, więc to chyba lepszy będzie samochód do driftu mimo wszystko. $15,000 punktów. Myślę, że jakby się go jeszcze trochę porobiło, jakbym ogarnął tą trasę lepiej. Wow, co to jest? Co? Co, teraz mogę sobie jakieś autko nowe zrobić, bo za darmo zestaw odblokowałem. Damn. To jest jakieś, nie wiem, to co mi się tu zrobiło? No fajnie. Okej. No i dobrze, moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że podobało wam się to, że pokazałem wam moją twarz z dzieciństwa i że ogólnie odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to udostępnijcie ten film dla swojego znajomego, znajomej. Trzymajcie się gorąco, na razie, pa pa.